Dobra, w takim razie kontynuujemy naszą wspaniałą przygodę w Syberia The World Before, odcinek numer 6, jeżeli mnie pamięć nie myli. No i może pamiętacie, w poprzednim odcinku właśnie dostaliśmy historię od tej bohaterki pobocznej, która to właśnie znała Dane Rose. No i tym razem zobaczymy, jak to całe schronisko prezentuje się w dniu dzisiejszym. Zajmowanie się schroniskiem musi być bardzo trudne. Mam nadzieję, że ktoś jej pomaga, bo to niełatwe. Może ktoś jeszcze przetrwał, może Dana Rose jeszcze żyje, zaraz zobaczymy. Czy są jeszcze jakieś ciekawe rzeczy z tej strony? Zejdź, to chyba nie jest dobra opcja. Chyba później powinniśmy to zrobić, no ale dobra. Na wszelki wypadek tak sobie zejdziemy i zobaczymy, co mnie z tej strony czeka. Mamy jakąś notatkę. Władze zamknęły ścieżkę ze względu na wykopaliska po drugiej stronie góry. Dla mnie w porządku. I tak nie planowałam na dzisiaj wspinania się po górach. Uwaga, niebezpieczeństwo, ścieżka zamknięta. Ze względu na niedawne odkrycie u dołu odcinka nazywanego Przełęczą Diabła, ścieżka została zamknięta w celu ułatwienia wykopalisk. Aby zapobiec ryzyku wypadku i zapewnić wszystkim bezpieczeństwo, przejście na Przełęcz Diabła zostało do odwołania surowo zabronione. I to jest listopad 2005, czyli właśnie stan obecny. Dobra, w takim razie raczej powinniśmy się już cofnąć, no i zwiedzimy sobie ten główny domek. Jakże klimatyczny. Tam jeszcze jakieś okna otwarte u góry, dajcie spokój, to jest tak zimno, że nie wiem. Dobra, więc nie chyba co więcej przedłużać. No i proszę bardzo, wejdźmy do środka. Ciekawe, jak to się wszystko zmieniło przez te kilkadziesiąt lat. To pewnie pianino, na którym Dana grała w dniu, gdy poznała Leona. Leni mi o tym mówiła. No tak, rzeczywiście, to już widzieliśmy. No i miejsce w zasadzie mało się co zmieniło na przestrzeni tych, nie wiem, tam 60 lat około. Więc ciekawa sprawa. A jeszcze ktoś jednak jest. Piec mechaniczny w nie najlepszym stanie. Kolejne urządzenie w stylu wynalazku Vorarlberga. Patrzcie, jakie mechanizmy. O wiele się nie zmieniło po raz kolejny. I mam jeszcze jakiegoś bohatera. Kto to w ogóle jest? A więc nie tylko ja tutaj utknąłem. Haha. Zapraszam. Lepiej razem ponarzekać na naszą sytuację. Dziękuję, ale mam jeszcze coś. Proszę zostać co najmniej do wieczora. Nalegam. W Londynie jest uroczysta zmiana warty. Tu jest cudowna zmiana koloru. Gwarantuję, że warto zaczekać. Angielka? Amerykanka, miło mi. O, więc tym bardziej jest pani z tak daleka. I zawsze lepiej mieć towarzystwo, kiedy się ugrzęźnie. Ja jestem z Belgii, na wyprawie wspinaczkowej. Ugrzęźnie? Nie wiedziała pani? Zamknęli Teufelskragen. Albo inaczej mówiąc, Przełęcz Diabła. Więc stąd jest to całe zamieszanie. To wszystko przez zmianę klimatu. Czyli przez odwilż, tak? Wspinaczka na przełęczy jest zbyt niebezpieczna. A do tego odkryto tam coś makabrycznego. O? Ciała członków ruchu oporu, którzy zginęli prowadząc uchodźców do Szwajcarii. Są skute lodem. Ruchu oporu? Czyli zamarzli w trakcie II wojny światowej? Tak twierdzą w artykule. A skąd wziął się ten namiot? To tymczasowa kaplica, którą stworzył zespół ratunkowy, czekając aż ciała zostaną stąd zabrane. Rozumiem. Nawet po tych wszystkich latach powinniśmy szanować tych, którzy wtedy zginęli. Mam nadzieję, że to nagłe zainteresowanie wykopaliskami położy kres tym głupim pogłoskom o dziwnej istocie nawiedzającej Silber Spiegel. Bo inaczej już niedługo, jak tylko starsza pani opuści świat, przybędzie tutaj cała chmara tych przeklętych turystów. Dobra, więc dowiemy się kilku ciekawych rzeczy. Przełęcz Diabła. Może mi pan opowiedzieć o Przełęczy Diabła? O,
Przełęcz jest po drugiej stronie Karu. Gdy się spojrzy z tarasu, jak się można domyślić, nazwa nie wzięła się znikąd, jest tam niezwykle niebezpiecznie. Przede wszystkim dlatego, że bywają tam lawiny. Radzą tam sobie tylko doświadczeni alpiniści. Sam jestem profesjonalnym alpinistą i uwielbiam w tamtym miejscu to, że podążam w nim śladami odważnych wspinaczy z dawnych czasów. Jest się tam o krok od historycznych wydarzeń. Na przykład, w trakcie wojny Przełęczy używał ruch oporu, by wywozić Wageran i inne ofiary brązowego cienia do Szwajcarii. To ten szlak ze schroniska, który został zamknięty? Zgadza się. No tak, stąd ta informacja. Zamknięto szlak, żeby helikopter mógł bez problemu zabrać z Przełęczy zamarznięte ciała. I też stworzono tymczasowe miejsce spoczynku, jak widać. To piękny gest. Trzeba okazywać szacunek nawet po tych wszystkich latach. Istota? Może Yeti? Miałam pewne przejścia z fantastyczną, wie pan, fauną. A co pan myśli o tej tak zwanej dziwnej istocie, która nawiedza górę? To jeszcze jedna bajeczka, która ma przyciągnąć turystów w te okolice. Ponoć ta istota mieszka w jaskiniach i jest odpowiedzialna za zaginięcia ludzi. Niektórzy mówią nawet, że tajemnicze dźwięki, które słychać w niektóre noce, to odgłosy godowe tej istoty. A więc są to typowe brednie, które można usłyszeć w odległych, niezbadanych miejscach, jak wysokie góry czy dalekie wyspy. Brednie, przekazywane z pokolenia na pokolenie, przez czystą niewiedzę. No jeżeli tak koleś mówi, chociaż na przestrzeni poprzedniego odcinka w trakcie tej eksploracji można było zauważyć jakieś ślady, więc nie wiem, ciekawa sprawa. A zamarznięte ciała? A wiadomo coś o tych ciałach znalezionych u podnóża Przełęczy Diabła? Przez zmiany klimatyczne linia wiecznego śniegu obniżyła się i odkryła uwięzione w lodzie ciała z II wojny światowej. Prawdopodobnie członków ruchu oporu i wygnańców, starających się uciec faszystom i dotrzeć do Szwajcarii poprzez Przełęcz. Możliwe, że złapała ich lawina. Biedaczyska tkwiły tam całe lata. Aż do dzisiaj. Dlatego zamknięto szlak prowadzący do Przełęczy, żeby mogli zabrać ciała, zidentyfikować je, no i odpowiednio pochować. Tak. Dziękuję za informację. Ale czas, żebym wróciła do obowiązków. Proszę bardzo, Fräulein. Dobra, w takim razie zobaczmy, co jeszcze mamy interesującego na tym piętrze. Za radę już chyba nie wkroczymy. Tędy? Przypomina automaty Hansa z Valandilen. Dobra, więcej chyba już nie widzę. No, zapewne musimy się dostać piętro wyżej. I w jakiejś skrzyni podobno była jakaś zagadka, więc jeszcze zobaczymy. Tę windę pewnie zrobił ojciec Leni, żeby nie musiała używać schodów. I na pewno zajęło mu to dużo czasu. To wzruszające. Jaka technologia, kurde, jeszcze w górach coś takiego zbudować na szczycie. No jednak zdolny koleś. O, drugiego piętra jeszcze tak w sumie szczegółowo nie sprawdzaliśmy, jak były te wspomnienia. Mieliśmy tylko pojedynczy pokój i w sumie tyle. Jest jakaś pojedyncza książka, powieść? Stara książka. Czarodziejska góra Thomasa Manna. Ciekawe. Dziadkowie zostawili mi tę powieść przed śmiercią, kiedy jeszcze byłam dzieckiem. Powinnam ją wreszcie przeczytać. Ja osobiście czegoś takiego nie czytałem, chociaż to brzmi jak jakaś, nie wiem, lektura, może w jakimś innym kraju. Czarodziejska góra, no nie znam niestety, może wyczytaliście. Nie jestem aż tak bardzo odczytany, powiedzmy. Jeżeli chodzi o takie fabularne książki, dobra, z tej strony jakaś winda, co to jest? Jakaś dźwignia.
Nie wiem, czy powinienem to wszystko wciskać, no ale zobaczmy. Chyba odblokowaliśmy jeszcze kolejne piętro, zaraz. Tego się w sumie nie spodziewałem. Ale powiedzmy, że wszystko piętro po piętrze będziemy sprawdzali. To pewnie pokój Leni. Nie jestem pewna, czy mogę tu wchodzić. Dobra, nie dojdzie. Będziemy słyszeli, jak będzie wjeżdżała po tej swojej windzie i tak. Okej, czy jakieś gazety z przeszłości? 36 rok jeszcze, kurde, ale stare czasy. Także od zuchwałości chroń swojego sługę, niech nie panuje nade mną, abym mógł być niewinny, wolny od wielkiego grzechu. Piękne. Czyli zapewne wierząca osoba jest tej babci Leni. Zdjęcia z schroniska. Chyba są ułożone według okresów. Dobra, to będzie pierwsze? Mamy jakąś notatkę. To są chyba najstarsze zdjęcia. Nie ma zdjęć z czasów okupacji Wagen przez brązowy cień. Pewnie Leni i jej ojciec musieli wtedy opuścić schronisko. Te zostały zrobione przed wojną. Jest nawet jedno z tego lata, kiedy Dana pracowała w schronisku. Tej notatki nie da się niestety zobaczyć. Nie wiem, co to oznacza. Dobra, spójrzmy na kolejną tablicę, 76 tym razem. Które dałoby radę jeszcze obejrzeć. Te zdjęcia pochodzą z lat 80. Również z roku, w którym się urodziłam. A, okej, czyli wiemy, ile lat ma główna bohaterka, tak? Czyli jak obecnie mamy 2005 rok, to ma 29 lat obecnie bohaterka, albo 30. Okej, no powiedzmy, że wygląda na mniej więcej tyle. Ciekawe, ile miała w takim razie za pierwszych odsłon, dokładnie... Ta kolekcja kończy się w 2002 roku. 3 lata temu, kiedy zaczęłam podróż z Oskarem w pociągu Hansa. A, czyli 2002 rok to była ta jedynka wtedy? Czy jak wychodziła ta cała jedynka właśnie, Syberia 1, no to właśnie ona wychodziła w 2002 i wtedy też się odbywała akcja tej gry, tak? No, szczerze mówiąc, nie jestem takim znawcą tej fabuły, więc wiele rzeczy uczę się na przestrzeni tej rozgrywki. Dobra, nawet z tych poprzednich odsłon, a tędy? Całkiem imponujące. Na pewno bardzo pomaga Leni. Robot do sprzątania, powiedzmy. Wciąż tam siedzi, obserwuje. Ciekawe, o czym myśli. Dobra, czyli nie przyłapie nas na gorącym uczynku, że sprawdzamy jej pokój. Ale więcej w sumie chyba nie widzę. Są jakieś kolejne drzwi jeszcze, ale... są zagracone, nie mogę się do nich dostać. Dobra. Jeden pokój sprawdzony, ale jeszcze sporo przed nami. Zaraz, to jest jeszcze jakiś kolejny korytarz po lewo? Nie mogę tędy przejść. Niewidzialna ściana. A, kolejny pokój. Ciekawe, do kogo należał. Nie, to same graty, wiele nie dostaniemy. Niezbyt estetycznie. Ale tu zimno. Czyli to ten obraz wybrała Dana. Ten miał kupić ojciec Leni. Niezły i podobny pod względem stylu do mojego. Ciekawe, jak wyglądały pozostałe. Podobny do mojego stylu? Czy podobny do mojego obrazu? Czy główna bohaterka maluje? Już się zgubiłem. Na kilka sposobów można było to zrozumieć. No. Kto je zostawił otwarte? Może ktoś uciekł przez okno, nie wiem. Dobra, coś jeszcze? Jakieś papierosy? Kolejny niedopałek cygara. I to kolejny, który się pali, więc to jest podejrzana sprawa. To jest wszystko na bieżąco się dzieje. Myślę, że ktoś może nas obserwować. Niedługo może nas zaatakuje, nie wiem, zobaczymy jeszcze. Kurde. Rzadko kto sprząta w tym miejscu, wszędzie jeszcze pajęczyny. Trochę samo to wygląda.
Przydałaby się jeszcze tej babci jakaś dodatkowa pomoc. Te roboty chyba średnio sobie dają radę. Dobra, więc co jeszcze mamy interesującego? Jeszcze jakieś kolejne przejście? Sypialnie. Ciekawe, jak dużo osób zatrzymuje się ostatnimi czasy w schronisku. Nie, jeszcze bym chciał zobaczyć, czy są jakieś dodatkowe rzeczy, jeżeli chodzi o to piętro. Myślę, że piętro po piętrze. Najlepiej to wszystko sprawdzać, ale w sumie więcej nie widzę. A więc tak, zostało tylko kolejne piętro, tym razem powiedzmy jakiś strych chyba. Ciekawe, gdzie właśnie ta cała Donna Rose spała. Na samym strychu może? Ciężko powiedzieć. Szpula na film. Taka jak w starych projektorach kinowych. A, czyli trzeba będzie jakieś filmy oglądać, to było interesujące. No zobaczymy. A to już jest zejście, tędy żeśmy wbili. Więc teraz poszukajmy, gdzie można ten cały film odpalić. Nie widzę wielu rzeczy do interakcji, szczerze mówiąc. Tam dalej mamy jakąś skrzynię, myślę, że to będzie główna sprawa. Dobra, jakiś większy list. Może warto przeczytać. Szanowny Herr Gustavie Renerze. W odpowiedzi na pana list 3 sierpnia miło nam powiadomić, że firma Wallerberg Manufacturing będzie zaszczycona możliwością pomocy pana córce Leni w radzeniu sobie z problemami spowodowanymi przez opisane przez pana tragiczne wydarzenia. Zarówno mój ojciec, jak i mój brat Hans byliby równie pełni podziwu co ja dla bezinteresownej odwagi, jaką pana córka wykazała się w trakcie tych niezwykle trudnych dla Europy lat. Z tym większą dumą dowiaduję się, że Leni jest córką jednego z naszych najbardziej utalentowanych byłych pracowników. Dlatego z wielką przyjemnością Wallerberg Manufacturing przychyla się do pańskiej prośby. Do listu dołączam plany konstrukcyjne, które pomogą panu dostosować całe schronisko do potrzeb Leni. Z poważaniem, Anna Wallerberg. Okej, czyli dowiadujemy się, że w przeszłości właśnie ta cała Leni, czyli ta teraz starsza babcia, w przeszłości miała jakieś tragiczne wydarzenie. Zapewne za czasów wojny i zapewne z tego też względu teraz jest na wózku, tak bym obstawiał. No jeszcze o to nie pytaliśmy, więc nie wiem, na czym to może wszystko polegać. Coś się jeszcze dowiemy? Spójrz. Mamy niby jakiś medal z 45. Leni. Muszę o to koniecznie zapytać Leni. Jakiś medal, ale ciekawe za co? Może kogoś uchroniła? No ciekawa sprawa. Więcej już ciekawych rzeczy raczej nie widać, a więc... No trzeba będzie się udać trochę dalej. Czyli ta skrzynia na końcu korytarza to ostatnia sprawa, jeszcze mamy jakąś drabinę. O nie, nie mam zamiaru się połamać. Ale to ja steruję, come on. Ja chcę połamać główną bohaterkę, nie no, żartuję. To pewnie kufer Junty, o którym mówiła Leni. Otwórz kufer, ustaw panel z lewej strony, u góry i z prawej strony. A, zobaczmy może od góry. Na czym to wszystko może polegać? Trzeba góry chyba odpowiednio ustawić, ale to jest zablokowane, nie mogę dalej już przesuwać. A jeżeli chodzi o to? Tak samo nie działa, czyli na samym początku trzeba rozwiązać te dwie poboczne zagadki. Zaraz, nie umiem sterować najgorzej. Dobra, zobaczmy w takim razie tędy. Ej, co jest? Nigdzie nie mogę kliknąć. Więc to było na tyle. Chyba jedyna opcja, jaka nam pozostała, to z tej oto strony. Zobaczmy. Mogę niby za coś złapać, ale co mi to w zasadzie dało, to ja na razie nie wiem. No mogę tak zrobić ze wszystkimi, ale nie wiem, czy to jest odpowiednim rozwiązaniem. Chyba będą jakieś bardziej skomplikowane puzzle. No i na co mi to wszystko było? Mamy coś na dole jeszcze?
Co ja w zasadzie kombinuję? Mam jeszcze jakieś pokręty, okej, czyli na tym to polega, jasna sprawa. Czyli trzeba będzie to jakkolwiek dobrze dostosować. Ten cały wygląd. Czyli to jest chyba odpowiednie. Teraz zobaczmy tędy. Trzeba to jakkolwiek dopasować. Nie jestem pewien, czy to najlepiej pasuje. Spróbujmy coś innego. Wydaje mi się, że te wszystkie trzy pozostałe są chyba w porządku. Ciężko powiedzieć. Tylko tego jednego nie jestem przekonany. O, dobra, daliśmy radę. Pokręciłem sobie mniej więcej, możecie teraz zaobserwować te wszystkie grafiki. No to mieliśmy właśnie taką jedną linię. Tu z kolei jakąś kolejną. To właśnie kolejne jakieś stoki, no i właśnie te całe góry. I tym oto sposobem mamy jakieś pokrętło, więc zobaczmy, na czym to polega. Czy jedną rzecz żeśmy odblokowali, ale coś jeszcze musimy zrobić z tej drugiej strony. A tędy? No tak, to już mogę obracać, to już jest jasna sprawa. O, od razu dostajemy jakiś kolejny kluczyk. Ale nie, ja nie mam pojęcia, co ja mógłbym w tym miejscu jeszcze wpisać. Nie tak prędko. Coś nas jeszcze tędy ominęło, ale nic więcej niestety nie widzę, kurde. Co za tajemnicza zagadka. Czyli tak jest dobrze. Może muszę doładować tylko te, które pasują, nie wiem. O, okej. Czyli tak samo, trzeba było tylko niektóre władować. Na przykład ten w górnym lewym rogu był cały na biało i to nie pasowało do tego krajobrazu. Dobra. Czy to nie było w sumie aż takie ciężkie i tym oto sposobem mamy kolejny kluczyk zapewne. Zobaczmy. Niesamowite. Teraz pokazuję widok z tarasu. Tak, tylko pytanie. Znajdź szyfr do kufra. Teraz chyba więcej nie zrobimy. Musimy ten szyfr dowiedzieć się czegoś na temat regionu. Może powinienem w takim... A zaraz, zaraz. Mam pewien pomysł może. Jeżeli bym teraz zobaczył w coś. Ale nie pamiętam, gdzie to było. To chyba było z tej strony. Przeszukaj. Był ten cały medal, tak? Spójrz. Mamy datę, którą teraz sobie zrobię zdjęcie na wszelki wypadek, żeby mieć potwierdzenie. 13 kwietnia. Czyli bierzemy 13, zaraz, zaraz. 13.04. To jest najbardziej prawdopodobna opcja. No i teraz to był 45. Ciekawa sprawa, czy to tak wyjdzie. Wstecz? I tym oto sposobem nie mamy w sumie nic. A może jeszcze przez to coś zobaczymy? Sprawdź. Użyj. Zaraz, mogę czegoś użyć? Nie. A, mamy w portfelu jakąś monetę. Możemy zaobserwować jakieś ciekawe rzeczy. Zobaczmy. Sprawdź. A tędy? Trzeba jakoś odpowiednio nastawić. Powiedzmy, i tym oto sposobem zobaczmy. A to już w zasadzie było chyba trochę wcześniej. Korona Madonny. A, możemy to przesuwać albo jakąś historię dostawać, to już pamiętam, że było wcześniej. Mam jeszcze jakieś zdjęcia.
Okej, 63, ale na co nam to wszystko będzie? 63, jasna sprawa. Może zróbmy przejście na kolejną pozycję. To słynne Silberspiegel. A, przepraszam. Czyli możemy wszystkiemu robić jakieś zdjęcia, się okazuje, tak? Czyli teraz może po raz kolejny się chyba cofnąć? Jak się cofa najgorzej? Dobra, teraz do kolejnej pozycji. Tym razem ta góra. No i mamy właśnie te wszystkie numery. Może one będą właśnie kluczowe. Szczyt diabła. Jeszcze jest coś więcej? No wszystkie sobie zobaczymy. To nazywają przełęczą diabła. Oj, znowu za szybko to zrobiłem. Niestety 108. No dobra, w takim razie udało się jakieś numery zyskać i już nie było żadnych dodatkowych rzeczy, więc może one będą kluczowe. Może jeżeli właśnie wpiszemy te numerki odpowiednio do tych lokacji, może wtedy coś z tego wyjdzie? Myślę, żeby to było odpowiednie jak na tym kufrze, więc zaraz. Może trzeba dwie lokacje zobaczyć. Z jednej strony takie góry, a z drugiej strony właśnie te ostre góry. Wydaje mi się, że to najbardziej ważne w sumie rzeczy. Więc zobaczmy. Mamy te całe szczyty, ale które? Szczyt diabła? 102 powinniśmy wpisać, czy powinniśmy 108 wpisać? Wydaje mi się, że 108 bardziej pasuje. Właśnie w to prawa. Jeżeli nie, to 102. Jeszcze zobaczymy. Dobra. Ciekawe. Zagadki coraz trudniejsze, trzeba przyznać, więc... Zobaczymy jeszcze, co z tego wyjdzie. Natomiast jeżeli chodzi o to po lewej stronie... Które najbardziej teraz pasuje? Chyba to. To są właśnie te całe góry. Mamy 72, czyli 0,72. Ciekawa sprawa. To jest chyba najbardziej prawdopodobna opcja. Tak jest, dobra. Tak jest. Trzeba było odpowiednio dopasować. Patrzcie tylko na ten mechanizm. Dobra, kilka ciekawych rzeczy. Przeszukaj. Po kolei jakąś książkę? Weź. O. Firma zajmująca się wywoływaniem filmów. Pewnie pracowali nad filmami Junty i wysyłali je do niej. Na adres nie możemy zajrzeć, z drugiej strony list. To Junta musiała to napisać. Lato 1937. Wtedy Dana to pracowała. Zobaczmy. Zapełniłam wczoraj swój ostatni pamiętnik. Zamówiłam kolejny, ale wciąż czekam na dostawę zaopatrzenia do schroniska. Na razie używam starej koperty. Dzisiaj poprosiłam Danę, żeby do mnie wpadła po jej zmianie. Okej, czyli teraz wspomnienia z przeszłości, o kurde. Chciałabym wiedzieć, co Leon w niej widzi. Stracił dla niej głowę. Dzięki, że zajrzałaś, Dana. Jak poszła zmiana? Dobrze, jak zwykle. Zaraz tutaj skończę, a potem zaparzę nam herbaty. Jej, ale futurystyczne. Co to jest? A, to moja cenna przeglądarka. Dlatego trzymam ją w kufrze. A do czego służy? Używam jej do montowania codziennej surówki. Suca? Chodzi o surowy, niezmontowany materiał. Skończyłam wybierać dzisiejsze nagrania, więc schowaj sprzęt w kufrze, dobrze? Dobrze, ale nie wiem jak. Po prostu przekręć klucz w zamku. Dobra, czyli że dzięki dokumentowi znalezionemu przez Kate w 2005 roku możesz przeżywać opisane w nim minione wydarzenia. Wykorzystuj informacje, które Dana zdobyła w przyszłości, żeby czynić postępy jako Kate.
Wciskaj LB, aby przełączać się pomiędzy Kate i Daną. Okej, czyli możemy przełączać się pomiędzy dwoma bohaterkami? Czegoś takiego jeszcze nie było, jeżeli chodzi o tą rozgrywkę. Kurde. Ale ciekawy wątek. Kufer stoi tam, niedaleko. No dobra, więc co my mamy? Możemy zajrzeć do tego mini komputerka, czy tam jak to nazwać, nie da rady. Mamy ten cały klucz. Wspaniale. Klucz, który mam ukryć dla Junty. Pytanie, gdzie? Dana, teraz bądź tak miła i ukryj klucz, dobrze? Przy tych ludziach z gór trzeba być bardzo czujną. Szczególnie, że ta mała Leni nie przestaje majstrować przy moim sprzęcie. Zapałam ją na gorącym uczynku? Nie powinniśmy tego mówić, chyba. No tak jej obiecałem. A gdzie go zwykle ukrywasz? Mamy taki mały schowek tam w podłodze. Myślę, że to lepsze podejście, no trudno. To tutaj powinnam włożyć klucz? Tak, dziękuję. Całkiem przydatny schowek. Kto go zrobił? Herr Gustav. On doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że niektórzy klienci mają swoje małe sekrety. Dobra, więc chowamy. Mamy jeszcze coś innego, nie? Więc tyle. Patrzcie na to. Jeszcze tylko chwila i będę przygotowana na jutro. A potem cała reszta dnia będzie na rozmowę. Gdybyś tylko mogła przynieść mi nową taśmę filmową z ciemni. I to wszystko. Ciemnia? A gdzie jest ciemnia? Halo? Może ona mi podpowie. To już koniec wydarzeń z przeszłości opisanych w tym dokumencie. Warto jednak w dalszym ciągu je badać. Wszystkie informacje, których potrzebujesz, żeby poczynić postępy w 2005 roku, nadal są dostępne. Tylko od ciebie zależy, czy je odkryjesz. Kurczę, to już koniec notatek. Nie dowiem się, co się stało później. Ale może korzystając z tego, co przeczytałam, otworzę kufer. To ty zrobiłaś to zdjęcie? Oczywiście. Jak załapałaś się na filmowanie szkolenia? Byłam we właściwym miejscu, we właściwym czasie i dostałam zlecenie. Nie wahałam się ani chwili. Od dawna chciałam móc filmować Leona w akcji. A Herr Hoss, co robi z ekspedycją Początek? Niestety wszystkie wyprawy naukowe sponsorowane przez Brązowy Cień mają takich opiekunów. Herr Hoss pilnuje, by fundusze organizacji były pożytkowane zgodnie z przeznaczeniem, czyli do szerzenia jej ideologii. W jaki sposób ty i Leon zaczęliście się spotykać? To znaczy... Jesteśmy tylko przyjaciółmi, jeśli o to chciałaś zapytać. Dobra. Może się jeszcze czegoś dowiemy z tej przeszłości, patrzcie na to. Radio Herr Gustava chyba je zmodyfikował. Pewnie po to, by zmniejszyć zakłócenia powodowane przez góry. Dałoby radę jeszcze piętro niżej zejść? No było właśnie przejść, ale... bohaterka nie może tak niestety zrobić. Nie, przeszukajmy w bardziej szczegółowy sposób to wszystko. Może zyskamy jakieś ciekawe sekrety. Masz tutaj naprawdę dużo sprzętu. Mogę spytać, jak udaje ci się za to wszystko płacić? O, to proste. Szczególnie jak się zna kilku hojnych patronów sztuki, moja droga. To ty zrobiłaś te zdjęcia sportowców? Chyba rzadko bywasz samotna. No proszę, okazuje się, że naszej kelnereczce sprośne rzeczy w głowie. To się nazywa sztuka, moja droga. W moich pracach chcę zgłębiać każdy aspekt młodości oraz witalność ciał. Nie wątpię w to. Co takiego powiedziałem sprośnego, o co chodzi, a tędy? O, dobrze, że jeszcze to zobaczyliśmy, patrzcie na to. Kolejne zdjęcie jakieś historyczne. Tak się kiedyś zdjęcia wywoływało. Ale piękne zdjęcia! A, można na nich zobaczyć elementy górskiej fauny i flory, na które się niedawno natknęłam. Czasem mi ta kolekcja pomaga.
kolekcja, hm? Patrzcie na te zdjęcia. Jednak jest tego całkiem dużo. Czy to nam coś przypomina? Kurde, jakie wyciągi narciarskie, nie wiem. W którym to było roku? Nie, nie da się tego obracać. Czyli tyle. Oto taśma, o którą prosiła mnie Junta. A, mieliśmy to właśnie zanieść. Dobra, zaraz. Wszystkie te wycinki wspominają o brązowym cieniu. Zdaniem taty, jego członkowie mają coraz większy wpływ na mieszkańców. A po tym nieprzyjemnym spotkaniu z Helhosem zaczynam rozumieć obawy taty. No, Helhos jest dosyć mało przyjemny, czyli to było na tyle i teraz musimy oddać ten cały film. I to było chyba na tyle, jeżeli chodzi o te wspomnienia. Kurczę, to już koniec notatek. Nie dowiem się, co się stało później, ale może korzystając z tego, co przeczytałam, otworzę kufer. Wydaje mi się, że nie ma już więcej rzeczy, tak? O, patrzcie na to, jak jeszcze szybko można się przyłączać. Co interesująca sprawa. Myślę, że będzie się to jeszcze jakkolwiek ładowało. Dobra, czyli więcej już raczej się nie dowiemy. Bohaterka cały czas zapatrzona w notatki. Może już otworzymy to wszystko, a tędy? Zgodnie z notatkami Junty po drugiej stronie był pokój. Ja nie mogę już do niego dotrzeć, ale Dana mogła. Nie, to już widzieliśmy to. Może dałoby radę jeszcze to przesunąć, hech. A tędy? Mamy coś jeszcze więcej? Wagen, schronisko 1937. To filmy Junty, nakręcone podczas lata, kiedy pracowała tu Dana. Na tym napisano Leni reżyserka. Oh, czyli jednak Leni stworzyła własny film. Dobra, do to jakkolwiek otworzyć? Nie widzę takiej opcji. Czyli więcej już nie znajdziemy. Ale jeżeli chcemy znaleźć kolejne sekrety, to musimy właśnie ten cały kluczyk odnaleźć, tak? A o co chodzi z tym? Nie otworzę tego bez klucza. No tak, ale z tych notatek wiemy, że klucz powinien znajdować się w takiej skrytce, czyli tędy. Gdzie to jest? O! To załatwi sprawę, patrzcie na to. Come on? Nie to. A, czyli złe żeśmy wybrali. Heh. No, szczerze mówiąc, nie pamiętam, które to było. Dobra, przesuwamy kolejne. Ta deska również jest taka trochę krzywa. Zmykaj stąd! Jeszcze szczury. Patrz, jakie jumpscary. Klucz do kufra Junty. No dobra, czyli przez tyle lat Reni nie mogła go odnaleźć. Całe szczęście, hech. Wszystkie sekrety będą dla nas należały. Dobra, otwieramy. A ten... Z tym nie, coś jeszcze nie zrobimy? Zaraz, gdzie jest ten klucz? Dobra. No i zakręćmy. Gdzie mogłabym znaleźć szyfr do tego mechanizmu? Jeszcze jakiś szyfr, a to już nie wiem. O co może w tym jeszcze chodzić? Jakiś kolejny szyfr, żeby nie było zbyt prosto. Zamek obrazowy. O co może w tym chodzić? Przełączamy? Ciekawa sprawa. Kurczę, to już koniec notatek. Nie dowiem się, co się stało później. Ale może korzystając z tego, co przeczytałam, otworzę kufer. Chyba wiem. Trzeba będzie zajrzeć do tego oto pokoju i mamy właśnie te cztery zdjęcia. Czyli mamy kozioł, kwiatek, coś i góry, nie? Zrobię zdjęcie na wszelki wypadek. To ciekawa gra, no trzeba robić jakieś zdjęcia, powiedzmy, przeróżnego rodzaju. No dobra, w takim razie patrzcie na to, przełączamy sobie, teraz sprawdź.
tędy i po kolei. Czyli to jest na samym wstępie. Jest jakiś kwiatek, coś w tym stylu? Jest kwiatek, dobra. Potem jest, nie wiem, to są chyba góry, a ostatnie to co jest? O, zadziała, dobra. Okej. Tym oto sposobem mamy... komputerek, nie wiem. Jak teraz to uruchomić? Mam jakiś przycisk? RT? O! Co ja kombinuję? A, coś jeszcze musiałbym tu włożyć? Może film? Chyba to nie tak. A ten? Czy jeden film działa? Teraz drugi. Come on! Okej. Jakiś stary film zaraz dostaniemy. No jak to ma teraz funkcjonować, nie wiem, najgorzej. No coś jeszcze należy włożyć, ale co? Nie, nic na środku. Interakcja? A, przesuwamy. A, okej, dobra. To ma sens. No. Proszę bardzo. I filmik dostaniemy. Chyba Reni jej nie lubiła. No, przynajmniej z tego filmu główna bohaterka już wie, jak wygląda ta Dana Rose. W sumie po raz pierwszy. Nie było, znaczy tylko był ten obrazek, tak? Ten cały rysunek, a teraz możemy zobaczyć realnie, jak to wygląda. I właśnie to, no, to ten namalował, okej. Proszę bardzo. To już mamy... potwierdzone info, powiedzmy. To super ważna sprawa, jeżeli chodzi o tą fabułę.
No i tyle. O kurde, ale ważne sprawy. Czyli więcej już chyba nie będzie. Interakcja, nie chcę już niczego grać. Zabieramy ten film ze sobą znowu, nawet nie. Jest taka opcja. Y? Ciekawe nagranie. Zobaczmy, co jest na drugiej taśmie. A, jeszcze jest druga taśma, okej. O, może będzie coś jeszcze bardziej interesującego, zobaczymy. Tym razem jakieś bardziej tajne rzeczy, na przykład z Yeti się okaże. To było dopiero... Dobra. Sprawdźmy. Ej, zaraz. Ja coś oglądam? To interesujące, że możemy tak grać. Na czym to polega? Czegoś się takiego nie spodziewałem, szczerze mówiąc, że będziemy grali w nagraniu. No zobaczymy. Filmuj? Takie kiedyś były aparaty. Ale stare czasy. Czyli to było na tyle, jeżeli chodzi o tą stronę. Walizka, coś dalej. Za kotarę przejdziemy do tego kolejnego pokoju. O, ktoś tam jest. Okej, czyli możemy się jeszcze poruszać? Okej, jasna sprawa, nie mogę jakoś skręcać specjalnie. Idziemy wyznaczoną trasą. Czyli znowu się poruszamy już, żeśmy zeszli. Czy są jakieś ciekawe rzeczy w międzyczasie? Czyli co, to Donna Rose tak wszystko filmowała? Jak to było w przeszłości? Dużo się to wszystko nie zmieniło. O, może się przejrzymy w lustrze. A czy jako Reni jesteśmy? Nagramy tego kolesia. Raz. Pchnij, to nie jest dobre rozwiązanie. To ta dwójka. No ciekawa sprawa. Leni nie mówiła, że nagrała kłótnię między Daną i Leonem. Powinnam do niej wrócić i spytać ją o to. Okej, czyli to było na tyle chyba, jeżeli chodzi o ten cały strych. Wydaje mi się, że to już będzie ostatnia sprawa. Jeżeli chodzi o to schronisko, więc zobaczymy. No dobra, więc pytamy, ej, gdzie ona jest? Poszła w jakąś inną stronę, się okazuje. Ciekawe, co ma nam teraz do powiedzenia. Zataiła ważne informacje. Demoiselle Leni, obejrzałam pani film z Daną i Leonem. Więc ją tak zachowała. Była tak wściekła, kiedy odkryła, że grzebałam w jej rzeczach. Przy czym, oczywiście, sama miała własne sekrety.
To są wszystko stare dzieje. Ale pamięta pani, co zaszło tego dnia między Daną i Leonem? Lubi pani marnować czas, prawda, Fräulein? Ale jak pani chce. Skoro Junta nie pozwalała mi używać kamery, uznałam, że nie będę jej pytać, żeby nie miała okazji się nie zgodzić. I raz usłyszałam ich kłótnię. Jak mogłeś się zgodzić, Leon? Jak mogłeś? Przecież wiesz, nie miałem wyboru. Miejscowy przewodnik po Baltajarze miał wypadek. Nie zajmie się tym. Więc odmów. Ale możesz przecież odmówić. To ich głupia ekspedycja, nie twoja. Słuchaj, nie chciałem o tym mówić, ale... Ale co? Frank Hoss, na pewno go pamiętasz. To on podjął tę decyzję. Czyli po prostu mści się, wysyłając mnie na drugi koniec świata na tę wyprawę, na tę ekspedycję. Powiedział, że jak odmówię, coś może się stać. Nie tylko mnie, ale też tobie. Co masz na myśli? Przecież wiesz, Dana. Jesteś wageranką, tak jak twoi rodzice. Hoss powiedział, że już niedługo brązowy cień dojdzie do władzy. Do tego dodał, że już się coś szykuje i że ty i twoi rodzice będziecie pierwsi na liście. Jakiej liście? Nie wiem, ale to nic dobrego. Potem ma przyjść czas na resztę, Wageran. Mój Boże. Dana, skarbie. Nasz świat oszalał. Obiecaj. Obiecaj, że będziesz bardzo ostrożna. Nic ci nie będzie, tylko uważaj na siebie i na to, co mówisz. Wiem, że Junta ci w razie czego pomoże. Wrócę szybko, skarbie. To jeden semestr w Akademii Muzycznej. Święta spędzimy razem. Obiecuję. No, chodź tutaj, mój śliczny przebiśniego. Wiesz, że nie lubię, jak mnie tak nazywasz. Tylko, że właśnie tym dla mnie jesteś, mój śliczny przebiśniego. Upieraj się dalej, Leonie Kobatisie. A też cię jakoś przezwiemy. To proszę. Dobra. Malarz z Alp, artysta z gór, alpejski kochanek. Nie, artysta z gór, powiedzmy. Nazwę cię moim artystą z gór, proszę bardzo. Widzę, że masz talent do przezwisk, ładnie. Pięknie, prawda? Mógłbym tu zostać na zawsze. No, Fräulein Walker, to już koniec opowieści. Mam nadzieję, że teraz ma pani już wszystko, by móc ruszyć w dalszą drogę. Dziękuję, demoiselle Leni. Ale mam jeszcze jedną prośbę. Mówiła pani o Akademii Muzycznej. Pewnie są w niej jakieś akta i archiwa. Możliwe, że Dana zostawiła tam swój adres, więc... Nie przeniesiono jej. Dalej jest w Wagen. Proszę pójść do dzielnicy muzyków, niedaleko Placu Muzycznego. Naprawdę nic nie mogę dodać, więc jeśli pani pozwoli... Dziękuję, więc tam zacznę szukać dalej. Czy naprawdę ma sens dalsze szukanie Dany? Jest to po prostu pani nowa mrzonka? Mam wrażenie, że były wcześniej inne. Dla mnie to jest bardziej powołanie. Poza tym raczej nie mam wyboru. Dzięki pani Dana jest już częścią mnie. Rozumiem. Oby odnalazła pani to, czego szuka. Dziękuję. Raz jeszcze. Chyba już nic więcej tutaj nie znajdę. Lepiej wrócić do pensjonatu i odpocząć. A z samego rana wybiorę się do Akademii Muzycznej. Czyli wróć do pensjonatu i odpocznij? Mamy się gdzieś przespać, czy nad czym to polega? A nie, wróć do tramwaju, mamy misję. To ja w zasadzie nie wiem.
Nie, chyba po prostu się wracamy i w sumie po robocie. To by się przydała jakaś szybka podróż albo coś w tym stylu, bo zanim ja tam dojdę, to minie całkiem sporo czasu, tak bym obstawiał. Albo nie, patrzcie na to, mamy szybką podróż. Znalazłam ją, kochana. Dziewczynę z obrazu. Nazywa się Dana. Dana Rose. To świetnie. Świetnie, Kate. Teraz dowiem się, kim była. Tak, jak ci obiecałam. Nie ma to jak ruszyć na nową przygodę, żeby zapomnieć o żalu. No idź już, Kate, bo nie zdążysz na tramwaj. Dla ciebie zawsze znajdzie się pociąg. I po raz kolejny ktoś nas śledzi. Kto to może być? Czy to jest jakiś mężczyzna? Tak, czyli to będzie szybka podróż do dzielnicy muzycznej zapewne, tak? Proszę bardzo, jakie jeszcze interesujące technologie. Kto by się spodziewał? Dzielnica kwiatowa tak zwana, okej. Trochę już się późno zrobiło, muszę przyznać. No dobra, w takim razie w tym miejscu zakończę z pewnością dzisiejszy materiał. Udało mi się zrobić całkiem spore postępy, właśnie już dokończyliśmy ten epizod w górach. Więc tak, jeżeli interesuje Was kontynuacja, to polecam zostawić lajka, suba oraz dzwonka. No i w sumie tyle, ja się z Wami żegnam, no i do jutra.